Miał ojca i syna i ducha świętego. Amen. Szanowni nauczyciele, szanowni rodzice, drodzy uczniowie, dzisiaj na ołtarzu widzimy wyjątkowe kwiaty, kwiaty przygotowane przez nasze licealistki w ramach konkursu kwiatowego. Piękna kompozycja, dlatego że staramy się zawsze ołtarz otoczyć tym, co najpiękniejsze. Staramy się otoczyć tabernakulum. Tymi pięknymi kwiatami. Dobrać najpiękniejsze kwiaty, pięknie je ułożyć, bo chcemy Panu Jezusowi dać to, co mamy najcenniejszego. Te kwiaty, które są na ołtarzu, muszą być kwiatami żywymi. Nie mogą być to sztuczne, plastikowe podróbki. Muszą być to prawdziwe i ścięte kwiaty. Nie mogą to być kwiaty, które stoją w doniczkach na ołtarzu. Muszą być to prawdziwe, ścięte kwiaty. Dlaczegoż tam? Ano dlatego, że mają one symbolizować ofiarę. Mają one być wyrazem naszej gotowości oddania się Panu Bogu. Mają być naszą odpowiedzią, czy symbolem naszej odpowiedzi na ofiarę Pana, naszego Jezusa Chrystusa, czyli ofiary z naszej strony. I tak za każdym razem, gdy patrzymy na te piękne kwiaty, gdy wchodzimy do naszej kaplicy, to przypominajmy sobie, co one symbolizują. Przypominajmy sobie, że symbolizują naszą ofiarę, i róbmy sobie to mocne postanowienie, aby faktycznie te symbole miały pokrycie w rzeczywistości, abyśmy faktycznie te ofiary, nasze drobne ofiary składali. A okazji jest mnóstwo. Tysiąc drobnych rzeczy codziennie możemy Panu Jezusowi oferować. Jakieś drobne przykrości, przeciwności możemy starać się przyjmować ze spokojem, właśnie jako ofiarę z miłości dla Pana Jezusa. Jakieś drobne prace, których nie chce nam się wykonać, możemy z miłości do Pana Jezusa właśnie przyjąć, możemy je wykonać właśnie ze spokojem, z oddaniem z miłości do Pana Jezusa. Jakieś przykre słowo możemy również w ten sposób przyjąć z miłości do Pana Jezusa i to będą ofiary. Nasz czas, który poświęcamy na przykład na modlitwę, gdy przychodzimy tutaj do kaplicy, poza czasami wspólnej modlitwy, poza mszą świętą, żeby się pomodlić, to również jest pewna ofiara, którą składamy Panu Jezusowi. I wtedy faktycznie składamy niejako takie duchowe kwiaty u stóp Pana Boga. Święta Teresa od dzieciątka Jezus tak to przedstawia: mówi o tym, że ona by chciała rzucać takie kwiaty pod boski tron, i my chcemy rzucać te duchowe kwiaty pod boski tron, naszych dobrych uczynków, naszych drobnych umartwień, gdy rezygnujemy z czegoś, co nam smakuje z miłości do Pana Jezusa, naszych modlitw, wszystkiego, co możemy dobrego zrobić. Wiele z Was jest w w Krucjacie eucharystycznej, tam pojęcie właśnie ofiary jest fundamentalne. Składanie tych małych ofiar w zjednoczeniu z Panem Jezusem. To są takie piękne duchowe kwiaty, które otaczają tron Pana Jezusa, które otaczają ołtarz Pana naszego Jezusa Chrystusa. Za każdym razem, gdy widzimy te ścięte kwiaty na ołtarzu, patrzmy, że są piękne, że chcemy otoczyć ołtarz tym co najpiękniejsze, ale jednocześnie. Spójrzmy, że właśnie one są ścięte, są pewną ofiarą z naszej strony i że one mają nas zachęcać do tego, żebyśmy i nas samych ofiarowali Panu Bogu, żebyśmy nasze codzienne, nasze codzienne życie składali Panu Bogu w ofierze. I teraz za parę chwil, gdy Pan nasz Jezus Chrystus przyjdzie na nasz ołtarz, to powitajmy Go. Niech nie witają Go tylko te martwe już teraz kwiaty, ale powitajmy Go my, naszymi sercami. Podziękujmy Mu, że przychodzi do nas. Prośmy Go, żebyśmy mieli siłę Jemu służyć, żebyśmy mieli siłę rzucać Mu naprawdę te duchowe kwiaty u Jego stóp. Dziękujmy, przepraszajmy nasze grzechy i prośmy, by On nas prowadził do nieba. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.